fajnie, coraz bardziej się zieleni. To jest to ciekawe miejsce, które chciałem wcześniej pokazać. A dokładnie ten mały wąwóz, ponieważ jest nim dość dużo takich nur. Zastanawiam się, czy to lisa, czy borsucza. Ale sprawdźmy wcześniej, czy mój materac do filmowania cyraneczek jeszcze jest i nie zmógł bardzo. Wygląda, że jest. Nikt go nie zakosił. Odwróciłem go stroną teoretycznie nieprzemakalną. Trochę wody się zebrało. O nie, mamy już tam ślimaki chyba. Ten wąwóz jest o tyle ciekawy, że są tutaj dość duże nory. Albo nawet wielkie. Wokół jest, pomijając śmieci, takie jak folie, to zaskakująco czysto. Czysto to znaczy nie ma resztek po jakichś upolowanych zwierzętach. I tutaj jest jedna nora, która widać, że jest używana. Tutaj jest kolejna, która widać, że też jest świeżo używana. Ona jest całkiem duża. Albo nawet wielka. Wysoka. Dziwne. Nie wiem, czy są tu jakieś tropy. Widać, że są chyba. Ale są psowate. Obstawiałem, że to borsuk. I był też chyba dzik. Dziwny. Dziwny rodzaj ziemi. Nora na początku jest taka wysoka, a tam dalej się zwęża. Raczej okrągła. I tutaj wydaje mi się, że jest odcisk raczej lisa. Czyli myślę, że to jednak lisie nory. Tutaj coś było kopane. I w środku jest kupa. No to lis czy borsuk? Niestety tropy nie są zbyt wyraźne. Ale w takim dołku jest kupa. Wygląda jakby to było borsuka, bo ogólnie w pobliżu jest bardzo dużo też takich małych norek. Trudno w ogóle tam wejść, bo to jest taki dość duży wąwóz z dziwnie tak uformowaną, nie wiem, skałą, ziemią. I tutaj są kolejne nory. Też widać, że używane. Może spróbuję przejść górą. Tutaj kolejna. Oj, ta już jest bardziej szeroka niż wysoka. Jak tamta. Wygląda inaczej. Tutaj wygląda na szeroką, czyli typowa jakby borsucza.
chociaż tropów nie widzę. Fajnie uformowane te... Nie no, to jest jakiś piasek, ale tak dziwnie uformowany. I bardzo ciemna ziemia, albo nie wiem, ciemny piasek. I kolejna. I tutaj świeżo wydeptana ścieżka. I takie malutkie, nie wiem, latryny, borsucze. Myślę, że to chyba jednak może być coś wspólnego, lisy i borsuki. No, ciekawe miejsce. Nawet bardzo ciekawe. Bardzo dużo nor w jednym miejscu. W tym miejscu widać te małe norki, które są praktycznie wszędzie. I to obstawiałbym, że to zachowanie borsuka. Ale były też tam tropy, wydaje mi się, lisa. Teren dość fajnie spokojny. Ten wąwóz dość duży. Tutaj ślady sarny. To znaczy po sarnie chyba. Czy być może pokarm żyjących tutaj zwierząt. I tutaj kolejna nora, taka malutka, wygrzewana. Kolejna, bardzo dużo jest ich tutaj wokół, więc już nie wiem, lis, borsuk, a może jenot. Jedynie chyba fotopułapka może rozwiać tajemnicę. Ale niestety fotopułapka jest zajęta w innym miejscu, gdzie pojawiają się wilki. Więc zostawię ten temat na później. Nie będę wychodził wyżej, żeby nie puszyć ptactwa. Jest tu dość ciekawy teren. Tam jest dodatkowa jakaś skarpa. Chyba nazwę ją dziczą skarpą, bo widać, że jest przez dziki mocno wydeptana. Pewnie głos znowu nie będzie najlepszy, bo jak zawsze mówię szeptem, żeby nie poszyć. Ścieżka ewidentnie dzików. I tutaj też w górę. Fajnie, że przestało padać. Chociaż jeszcze nie do końca przestało. Ewidentnie dzicza skarpa. Wszędzie tropy i ślady rycia.